Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i chciałoby się powiedzieć, że witam Was serdecznie tak wiosennie, przede wszystkim wiosennie Was witam. Uśmiecham się, bo no, wiosna to wszystko, co potrzebne mi jest do życia. To jest najważniejsze, że świeci słońce i ja się od razu lepiej czuję. Mogę wyjść po południu na zewnątrz. Zaraz Wam opowiem, co tam u mnie nowego słychać, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. No, cieszę się. Jest jeszcze zimno, ale te temperatury już pozwalają na to, żeby być, no, przynajmniej tą godzinę w takiej wzmożonej aktywności. Ja cieszę się z tego, że no, jest dużo słońca i to powietrze jest, ma taki inny zapach przez to słońce, tak mi się wydaje. No po prostu nadszedł inny, lepszy czas dla mnie. Ja nienawidzę jesieni, nienawidzę zimy, ja się wtedy zawsze źle czuję, jest mi zimno, psychicznie się też źle czuję, a jak świeci słońce, to od razu jest mi lepiej. Ja tu wszystko pozasłaniałam, bo inaczej nie mogłabym nagrywać, nawet znalazłam taką bardzo grubą zasłonę, żeby no, szczelniej tutaj pozakrywać okna, ale i tak przebijają się gdzieś tam promienie takiego intensywnego słońca i dzisiaj też zamierzam wyruszyć. Ale zanim przejdę do tej mojej aktywności fizycznej, to jak widzicie, mój hiacynt pięknie rozkwitł. Ja zrobiłam sobie tutaj przebitki, będę na nie spoglądać i powiem Wam, że tak jak patrzę na ten kwiat, Wy go teraz też widzicie, to gdybym go widziała wśród różowych i fioletowych hiacyntów, to ja bym go nie wybrała, bo jakoś zawsze fiolet i róż bardziej widziałam tutaj w domu. Natomiast jak ja go kupowałam, nie wiedziałam, co to będzie za kolor i ten biały bardzo mi się podoba. Naprawdę tak rozświetla tutaj całe pomieszczenie, a dodatkowo jeszcze przepięknie pachnie jak to hiacynt. Mam nadzieję, że jeszcze trochę tutaj będzie ze mną, a jak, no jak już przekwitnie, to na pewno jakieś tam wiosenne kwiaty będę kupowała. Lubię mieć kwiaty takie kwitnące w domu, właśnie zwłaszcza na wiosnę. No i później będą inne tulipany i tak dalej, chociaż tulipany teraz to są cały rok, ale inne wiosenne kwiaty na pewno się tutaj u mnie pojawią. No już tak planuję, co będzie, na razie on kwitnie. Jeden, jak widzicie, jest no, w pełni, jedna cebulka w pełni rozkwitła, inne jeszcze będą cieszyć moje oko. I było dosłownie jedno lub dwa zapytania o moje kwiaty na górze, więc też poszłam dosłownie przed chwilą i nagrałam Wam, jak te moje kwiaty wyglądają. No i tak jak widzicie tutaj na przebitkach, ten kwiat, który stoi na podłodze, no on się rozrósł bardzo, bardzo mocno. Ja go jakieś dwa miesiące temu no, przerzedziłam, wyciąłam wszystkie żółknące liście. On i tak jest gigantyczny. Widzę, że tutaj po nagraniu kamerą on nie wygląda na jakiegoś olbrzyma, ale naprawdę zajmuje tutaj wielki kąt pokoju. No i ja już wiem, że doniczka, muszę to zatrzymać, że doniczka jest za mała i zastanawiam się, jak go przesadzić, bo to jest olbrzymi kwiat i ja już go przesadzałam, no myślę, że to będzie chyba już trzeci albo czwarty raz. Może go podzielę na części i on też jest z Biedronki, też był taki mały, lichy, a wyrósł naprawdę na, no nawet tak sobie myślę, żeby już się tak nie rozrastał, no bo z roku na rok coraz więcej przestrzeni mi zabieram. Także fajnie kupić sobie właśnie mały kwiat i patrzeć na to, jak on się rozwija. No ale koniecznie muszę go przesadzić. Tutaj lusterko mi trochę przeszkadza. Jeszcze ta ozdoba.
No i tak jak widzicie, reszta kwiatów stoi na parapecie. Ja niestety będę musiała przenieść te kwiaty, jak już będzie bardzo gorąco i dużo słońca, to będę musiała je schować, bo ja mam tutaj dwa takie okna, takie, no dwa okna od południa i kiedy był taki rok, że kwiaty mi po prostu zmarniały, to znaczy przypaliły się dosłownie liście. Tu nawet jeszcze widać właśnie na tym kwiatku, że gdzie niegdzie liście są takie przypieczone właśnie przez takie nadmierne nasłonecznienie i widzę teraz jakie mam brudne okna, no i Wam jeszcze je pokazuję. W każdym razie tutaj ten kwiat jest przepiękny, te kolory, ta zieleń, ta biel, no to jest, że tak powiem, dzieło sztuki, jakby ktoś dosłownie wziął pędzel i je po prostu namalował tutaj różne kolory. I to też jest kwiat z Biedronki. No jak widzicie, rozrósł się, jest gigantyczny, jest wysoki. Myślę, że on ma gdzieś, no jest w wielkości mojego wzrostu, tak mniej więcej, bo stoi jednak na parapecie, ale to też był taki, po prostu taki kwiatuszek, a z niego, no jak widzicie, wyrósł przepiękny kwiat. No i później mam kwiat, który jest nie do zabicia. Jak widzicie, puszcza tutaj nowe pędy. No, on z roku na rok zachwyca mnie właśnie kolejnymi nowymi pędami. Ten kwiat jest bardzo, bardzo taki odporny. Można nawet zapomnieć o podlewaniu, a tutaj te języki teściowej, to no to już w ogóle kwiat, który przetrwa wszystko dosłownie. I jak widzicie, tutaj jest taka mniejsza doniczka, bo ja podczas przesadzania ułamałam jeden taki liść, włożyłam go do słoika z wodą. Nie wiem, czy wypuścił jakieś korzonki, później go wsadziłam po prostu do osłonki. I jak widzicie, z jednego małego, dosłownie takiego pędu rosną kolejne i mają się bardzo, bardzo dobrze. No a tak jak powiedziałam, język teściowej to jest po prostu kwiat dla każdego. Naprawdę, nawet ktoś, kto nie ma ręki do kwiatów, to tutaj sobie z tym kwiatem bardzo dobrze poradzi. Tutaj bez przerwy widzę nowe języki. A ten kwiat, zapomniałam jak on się nazywa, nie pamiętam w ogóle żadnych nazw tych kwiatów. No ta choineczka, na nią trzeba uważać, dlatego że to nie jest kwiat, który jest odporny na wszystko. On lubi dużo słońca, ale też uważam na niego, jak jest zbyt intensywne nasłonecznienie i bardzo wysoka temperatura, to ja go stawiam pomiędzy oknami, tam gdzie jest po prostu ściana. Większość tych kwiatów ląduje na podłodze od wschodniego okna dachowego, ale naprawdę ja jestem cały czas zadziwiona, że, bo ja już go mam kilka lat i nic z nim się nie dzieje, rośnie, wybujał do góry i widzę nowe cztery takie wypustki, z których będą kolejne, że tak powiem, liście od nogi. A z tyłu widać mój asparagus, no on jest też, nie wiem, taką kuleczkę przyniosłam z Biedronki i dosłownie ta kuleczka była taka ściśnięta i ja myślałam, że ona wciąż będzie taka malutka, a jak widzicie, ja i tak dużo pędów poobcinałam, bo taki byłby też ten kwiat. On, na niego też trzeba uważać, bo on jest przepiękny, jak jest świeży i ma piękne właśnie te drobne listeczki, ale jak one zaczynają usychać, to trzeba je po prostu obcinać, dlatego że on się tak pyli, pruszy się. No i tutaj cały parapet nieraz jest obsypany właśnie tym asparagusem.
ale ja go lubię, dlatego że on jest taki delikatny, taki zwiewny i wtedy, kiedy ustawiam te kwiaty w rogu pokoju latem, to ten asparagus jakby tak wypełnia tą przestrzeń i to wszystko wygląda naprawdę, naprawdę przepięknie. No i tutaj widzicie też te moje nowe nabytki kwiatowe. Oczywiście jeszcze ich nie przesadziłam, mam ziemię w komórce, mogłabym ją przynieść, przesadzić, ale no tak, jakoś nie mogę tego zrobić chyba. To jest po prostu lenistwo, bo inaczej tego nazwać nie można, ale zrobię to na pewno. No i będę musiała jeszcze przesadzić właśnie tamtego kwiatka, żeby dać, nie mam nawet donicy, musiałabym kupić nową donicę, żeby go przesadzić, a te będą właśnie w tych doniczkach, bo one są z dziurką, także no muszę to zrobić, tak, koniecznie muszę to zrobić, a tutaj jeszcze widzicie już w sumie przekwitającego storczyka. No nie wygląda tu zbyt pięknie, ale no kwitnie sobie, no to też gdzieś tam cieszy moje oko. Także tak wyglądają moje kwiaty, no cóż tu więcej powiedzieć. No podlewam je, przede wszystkim je podlewam, od czasu do czasu je nawożę, takim naturalnym nawozem, wlewam po prostu po troszeczkę do wody, jakąś tam nakrętkę od czasu do czasu, nie cały czas. Nie wymagają naprawdę jakiegoś dużego tutaj zachodu, chociaż mogłabym poprzecierać liście, bo też teraz jak patrzyłam na nie, to niektóre są zakurzone. I myślę, że jak będę już przesadzać tam te wszystkie moje kwiaty, to przetrę je, bo znosić na dół tutaj do wanny to nie byłoby możliwe. No także tak wygląda to moje ogrodnictwo. I głównie trzymam kwiaty na górze. No tylko te bukiety cięte czy kwitnące trzymam sobie tutaj, tak żeby to tło było po prostu jaśniejsze. No a teraz jeśli chodzi o moją aktywność, no to powiem Wam tak, to jest cała historia, ale postaram się tutaj za bardzo nie rozgadywać się, bo ja nie o ona trochę ubawiła, ale nie wiem czy wszystkich. Więc pewnego dnia, dosłownie nie wiem ile to było dni, powiedzmy 4 dni temu, wsiadłam na rower. No jak wiecie, ja jestem po COVID-zie i tak też wsiadając na ten rower w taki bardzo wieczny dzień, zastanawiałam się, no jak ja się będę czuła, ile ja będę miała siły. I rzeczywiście jak wsiadłam na ten rower, to od razu poczułam, że ja kompletnie nie mam siły, kompletnie. Byłam tym tak strasznie zaskoczona, że no ta jazda idzie naprawdę, muszę naciskać na te pedały z całą mocą i po przejechaniu, nie pamiętam, ale ja mam tutaj, zaraz Wam wszystko powiem, ile ja pierwszego dnia przejechałam. Przejechałam, momencik, muszę się cofnąć. Przejechałam 8 km w godzinę, więc to jest, ja nie pamiętam, kiedy tak mało przejechałam w takim czasie. I wracając do domu, to czułam, że nogi mi drżą, że no myślę, kurczę, to jest niemożliwe, żebym była aż tak słaba. No i później okazało się, że rower nie był napompowany, że powietrza było w oponach, dętkach za mało, że rower nie był naoliwiony i mąż mówi, no nic dziwnego, jak mogłaś tym rowerem jechać. Znaczy wiecie, ja przyciskałam te opony, ale wydawało mi się, że jest wszystko ok. No ale kiedy rower stoi kilka miesięcy, no to jednak gdzieś tam to powietrze z niego schodzi.
No i ale zanim się dowiedziałam, że to nie moja słabość ma wpływ na jazdę, no to na drugi dzień albo za powiedzmy 2 dni później pomyślałam sobie, nie, to w takim razie ja będę maszerowała i chyba zrobię wam tutaj przebitki z mojej aplikacji 5 kilometrów też w godzinę. No i właśnie jak się później dowiedziałam, bo powiedziałam mężowi, że jestem tak słaba, że ja nie mam siły jeździć na rowerze, że to jest dziwne i on właśnie mi wtedy powiedział, no ale to trzeba rower przygotować, a nie tak wsiadać na niego sobie i jechać. No i kiedy napompował i naoliwił tam wszystko, co trzeba było, ja wsiadłam na ten rower i poczułam, ja jeszcze nie wiedziałam, że rzeczywiście przygotowanie roweru jest bardzo ważne. I wtedy jak wyrwałam spod domu, naprawdę, słuchajcie, bo ja tak sobie myślę, no, czy ja nie czuję się aż tak osłabiona po tym COVID-zie i czy rzeczywiście on miał na mnie aż tak wielki wpływ? Nie, okazało się, że mogę jechać nawet w bardzo, bardzo wietrzny dzień, czas, kiedy jestem na rowerze, no i wtedy zrobiłam chyba 15 km w godzinę, więc prawie 2 razy tyle. Więc no. Ja nie czuję się do końca zdrowa, no mam już ten węch i czuję tą wiosnę, czuję ten w tym wietrze taki inny zapach. No jest pięknie, świeci słońce, pola lekko już się zazieleniły, no już widać te oznaki wiosny. Robiłam tam wam też przebitki, będziecie to wszystko widzieć i cieszę się, że już mogę wyruszyć na tą swoją trasę i poczuć to wszystko, co tak kochałam w poprzednich latach. No i jeszcze tylko muszę sobie wykupić właśnie jakąś aplikację, żeby słuchać w tym czasie audiobooków, ale no, to mi dało siły, bo bałam się, że jestem tak słaba, będę wracać do tego, bo rzeczywiście cały czas gdzieś o tym myślałam. Kurczę, jak jestem strasznie osłabiona, myślę, no i wiek, i ta przebyta choroba. Nie, 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 jest dobrze, daję radę i dzisiaj chcę pokonać, no zrobić te 20 kilometrów, zobaczymy w jakim czasie. No ja pamiętam lata, że w godzinę robiłam 20 kilometrów i wprawdzie to musi być też odpowiednia trasa, to nie może być wieczny dzień, ale czy mi się uda, nie wiem. No oczywiście kolejny rok, w tamtym roku nie udało mi się, chyba może raz tylko udało mi się zrobić w godzinę i chyba 10 minut te 20 kilometrów. No zobaczymy jak będzie w tym roku, ale na spokojnie, to jeszcze chyba nie dziś, choć myślę o tym, że fajnie by było, ale na spokojnie. No, ja muszę się rozruszać. Całą zimę nic nie robiłam, nie jeździłam do klubu, na siłownię nie jeździłam, więc no, na pewno we mnie nie ma aż tyle siły. No, ale zobaczymy. To jest też rower, który nie jest przystosowany. Znaczy, ja co roku mówię o tym, że chciałabym mieć nowy rower. On jest bardzo ciężki. No i chciałabym, no nie wiem, czy kupię, bo wciąż myślę o takim rowerze bardziej wyczynowym, lżejszym, szybszym, bo mnie to napędza. Jakby pokonuje pewne bariery kilometrowe i mniejsze czasowe, to mnie to napędza, że daje radę, że mogę zmniejszyć czas, a mieć więcej kilometrów, albo w danym czasie zrobić więcej kilometrów. Natomiast no, chyba na razie nie. Jeszcze w tym roku będę jeździć na tym rowerze, a po drugie, to ja muszę mieć ze sobą. Ja mam koszyk jeszcze na tym rowerze i ten koszyk jest oczywiście wyładowany różnymi potrzebnymi rzeczami. Oczywiście musi być woda, SPF-y, takie w sprayu, muszą być chusteczki do nosa. Ja mam ten koszyk naprawdę wypełniony i teraz jeszcze jakieś szaliki, chustki, czapki, rękawiczki. No, także ten koszyk też troszeczkę spowalnia, bo on też tworzy taką barierę przed wiatrem, ale to te 3 dni spowodowały, że no ja się zdecydowanie lepiej czuję, także
cóż tam, będę jeździć na tym rowerze, no tylko tak jak mówię, ten wiatr jest tak silny, naprawdę tak silny, że stawia opór, no ale to też dobrze, bo nie można liczyć tylko na taką, wiecie, lekką jazdę. Także zaczynam sezon, po drodze spotykam osoby, które no, znają mnie już z tego, że ja wciąż mnie widzą jak na zewnątrz gdzieś tam, widzą mnie no to na rowerze, to pytają jak tam, czy to początek sezonu już, ja mówię, że tak, właśnie mówiłam, że pierwszy dzień był masakryczny i sobie myślę, nie, niech mi ten rower nie zostanie odebrany, no ale po prostu. Trzeba go było odpowiednio przygotować, a ja tego nie zrobiłam. Także tak to wygląda. I jeśli chodzi o ten mój stan pokovidowy, to ja powiem Wam, że ja się czuję bardzo dobrze. Mam takie dziwne jakieś tam objawy, które, ale to są jakieś błahostki, nawet nie chcę o tym mówić. Jedynie co mi dokucza, to wydaje mi się i bardziej jestem jakby przekonana, że to COVID spowodował tą suchość, nadmierną suchość mojej skóry i nie tylko na twarzy, co szczególnie mnie denerwuje, ale też mam strasznie przesuszone dłonie, ciało może mniej, ale dłonie i twarz. I ja gdzieś tam myślałam, że to jest ten retinol, to wyższe stężenie retinolu, to na pewno też. Myślę, że to po prostu jest przyczyna przejścia tego COVID-u, bo ja naprawdę nie miałam tak dużych problemów. I chyba Wam w ostatnim filmie też o tym wspominałam, już nie pamiętam, więc mogę się powtarzać, ale w każdym razie no ja muszę teraz naprawdę mocno dbać o swoją skórę i w przeciągu, nie wiem, 2 tygodni prawie zużyłam 2 maseczki, one już zresztą były troszeczkę przeze mnie używane, ale teraz szczególnie dbam o to, żeby codziennie nałożyć maskę w kremie. Bo co było takiego zastanawiającego dla mnie? Ja nakładałam naprawdę bardzo taką silną i wielowarstwową pielęgnację nocną, a ja rano po przebudzeniu się czułam, że moja skóra, że ja muszę natychmiast wstać i coś nałożyć na swoją twarz. Ona była i jest nadal po nocy bardzo mocno przesuszona, mimo że nakładam naprawdę coraz więcej warstw takich kosmetyków, które no mają, naprawdę one są tłuste. One są tłuste i ja wiem, że nie zostawiam tych kosmetyków po szewce, bo ja tą pielęgnację zaczynam na co najmniej 2-3 godziny, no co najmniej 3 godziny przed snem. I co? I codziennie rano budzę się z suchą skórą, taką suchą jak wiór, a to nie miało miejsca wcześniej. Więc myślę, że to COVID spowodował. No i teraz pokażę Wam jeszcze maski, które ratują moją twarz i tutaj zużyłam całkowicie, już nawet przecięłam opakowanie maski właśnie w kremie Be Organic i to jest maseczka przeciwzmarszczkowa, awokado i migdał. Tutaj wprawdzie było 30 ml, ale ja ją używam już od dłuższego czasu, no ale ostatnio bardziej intensywnie, mimo że ona jest przeciwzmarszczkowa, może nie mimo, ale oprócz tego działania przeciwzmarszczkowego, ona dawała takie bardzo mocne natłuszczenie też skóry, no może nie mocne, ale rzeczywiście takie wyczuwalne, była naprawdę bardzo dobra. No tutaj mamy te 30 ml, więc wiadomo, że teraz ją zużyłam szybko, ale ja lubię małe pojemności masek, dlatego że ja wolę zmieniać częściej maski, a jeśli mi odpowiada, to po prostu ją sobie dokupuję. Ja muszę mieć masek no kilka, tak, żeby zregenerować skórę i rzeczywiście ta maska dawała mi taką bardzo dużą dawkę odżywienia i nawilżenia. Przepięknie pachniała i wyskrobałam ją tutaj do samego końca, a później wzięłam
zamówiłam już kolejne opakowanie maski marki Senel, maska do twarzy liftingująca i ona miała dawać ujędrnienie, nawilżenie, wygładzenie i rozświetlenie. I to też jest maska nie zastygająca. No ja oczywiście stawiam na takie maski i ona też bardzo dobrze mi służyła, przepięknie pachnie, więc przy okazji tak, ten zapach, wrócił zapach, więc ja teraz każdym kosmetykiem na nowo się rozkoszuję, przypominam sobie te zapachy, no i ona rzeczywiście też bardzo mocno podratowała moją skórę. Ja jeszcze tutaj mam jej, no może nie za dużo, ale mam w zapasie też tą maskę i inne maski i teraz właśnie stawiam na maski w kremie, ale też nie rezygnuję z masek w płacie i zużyłam świetną maskę. Tutaj Wam ją z całego serca polecam. To jest zresztą kolejne moje opakowanie, mogłam Wam już pokazywać w projekcie Denko i to jest maska z marki Cosrx z ceramidami. I ceramidy i z Basic Lab i w innych kosmetykach bardzo, bardzo dobrze wpływają na jakby regenerację i takie doprowadzenie mojej skóry do takiego naprawdę dobrego wyglądu. No i ta skóra jest taka bardziej wzmocniona. Nie tylko nawilżona, ale tak jakby zregenerowana, taka odbudowana, bardziej odbudowana od środka poprzez te ceramidy. Ona była fenomenalna. Ten płat był jak taki pomiędzy płatem zwykłym a żelowym. Świetnie się trzymał na twarzy, ja ją nałożyłam raz, na przykład rano, a później wieczorem do niej wracałam jeszcze raz, dlatego że tutaj było dużo tego kosmetyku w środku i wkładałam tą maskę z powrotem. Pięknie przylegała do twarzy, pięknie przylegała do twarzy i dawała taki niesamowity komfort nawilżający. Trzymała się tej twarzy, mogłam coś w międzyczasie robić. Naprawdę to był taki opatrunek na skórę, który trzymał się i regenerował tą skórę i nawilżał. Cosrx, zrobię Wam tutaj przebitkę i zużyłam kolejną też już maskę w płacie z marki Pyongyang Yul. To jest maska z wyciągiem z czarnej herbaty, też była świetna i nawet widzę, że zostawiłam tutaj ten płat, on już jest suchy, mam jeszcze w zapasie jeszcze jedną taką maskę, też była naprawdę bardzo dobra, bardzo dobra. Także obie polecam, ale jeśli byście się zapytały, która z tych jest lepsza, no to ja bym chyba postawiła na Cosrx. Ale ta też, mam ją i już nie mogę się doczekać, kiedy ją nałożę na swoją twarz. A po takiej jeździe długogodzinnej, ja wracam z buzią taką jeszcze dodatkowo zaczerwienioną. Ona normalnie aż pulsuje od i zmęczenia, i wiatru. No słońca jeszcze nie, no bo ono przygrzewa, ja czuję to słońce gdzieś tam, jak jadę na przykład z wiatrem i słońce mam z tyłu, to no to ja wracam po pierwszej jeździe i tu zobaczycie, ja naprawdę mocno się ubrałam w taką długą kurtkę, bo tam gdzieś przebitki nagrywałam Wam, jak jadę i wracam i musiałam, wiecie, włączyć kamerę, oddalić się, przejechać kawałek. No to jest też taka zabawa z nagrywaniem i nie lubię nagrywać podczas jazdy, no bo wiecie, czas leci, a jak często zauważyłam, że jak zrobię stop, zapominam, że zrobiłam stop, jadę i sprawdzam, ile kilometrów zrobiłam i okazuje się, że nie dałam wznów, więc wkurza mnie to, więc trochę tracę, nie wyłączam zegara, tylko tracę na tym nagrywaniu, ale też, wiecie, tracę, sprawia mi to przyjemność. No i tego pierwszego dnia założyłam taką długą kurtkę, bluzę, szalik, kaptur miałam, więc jak gdzieś tam zawiewało, no to zakładałam go jeszcze na tą czapkę z daszkiem. No i oczywiście getry i buty sportowe. I ja wtedy pierwszego dnia na tym rowerze bez tego powietrza wróciłam cała zlana potem.
Ja nie mogłam wejść tu do mieszkania. Tak nogi mi drżały, że sobie myślę, nie, to jest moja pierwsza i ostatnia jazda, ale gdzieś tam czułam się, że no, poczułam to zmęczenie, bo ja lubię poczuć właśnie takie bardzo mocne zmęczenie, bo no, to gdzieś dodaje mi takiej energii i siły, i później kąpiel właśnie w jakimś pachnącym płynie do kąpieli, to mnie wszystko stawia na nogi. Ale już kolejna jazda była zdecydowanie lżej się ubrałam, krótsza kurtka, no szalik muszę mieć, czy taki komin, żeby mnie gdzieś tam nie zawiewało. Także tak, trzeba też wiedzieć, co założyć danego dnia, ale to nie jest łatwe, muszę Wam powiedzieć, dlatego w tym koszu trzymam dodatkowe jakieś tam szaliki, kominy, czy rękawice nawet. No, ale tak jak widzicie, tutaj trochę może narzekam. No nie, nie narzekam w sumie. Ja kocham ruch, to dodaje mi energii, jakiejś takiej witalności, uśmiechu na twarzy, więc już się nie mogę doczekać, kiedy wsiądę na rower i znowu będę pokonywać te swoje tegoroczne kilometry. Chciałam się z Wami pożegnać i kamera się wyłączyła, ale tak ja już kończę. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądało ten filmik w ten przerażający, przerażający czas. Miałam o tym nie mówić, ale muszę Wam powiedzieć, że ja oglądam różne reportaże, to co dzieje się na Ukrainie. I już sobie zawsze obiecuję, nie oglądaj tego, nie rób sobie tego, naprawdę wiesz, co się dzieje, masz wyobraźnię, a jeszcze musisz oglądać to wszystko i jest mi naprawdę trudno przełączyć i oglądam straszne sceny, naprawdę przerażające sceny i no, to mnie niekiedy bardzo, bardzo mocno przytłacza, ale muszę się mobilizować do tego, żeby nie robić sobie tego i nie oglądać tych przerażających zdjęć, tych przerażających historii. Nie wiem, czy to zakończenie opublikuję, bo chcę Was oderwać od tego wszystkiego. I jak widzicie, ja nie jestem w stanie się od tego tak naprawdę oderwać. Nie jestem w stanie. I no, trochę wkurza mnie to, że jestem taka i włączam ciągle te programy, oglądam to, a później przeżywam. Śni mi się oczywiście w nocy wojna, mój wnuk, jak ja z nim uciekam, no, mówię Wam. Po co ja sobie to robię, ale postaram się dać sobie troszkę odpoczynku od tego wszystkiego. Nie wiem, czy mi się to uda. Kończę. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, dbajcie o siebie. Do zobaczenia. Cześć.